Witam serdecznie wszystkich widzów portalu KMY.pl. Moi drodzy, znajdujemy się w Myślenicach na skrzyżowaniu na Dolnym Przedmieściu. To jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej łączącej Myślenicę z Dobrzycami oraz ulicy Kazimierza Wielkiego. Kilka maili przybyło do naszej redakcji z prośbą, abyśmy zainterweniowali do odpowiednich służb, które zajmują się koszeniem traw, aby w tym właśnie miejscu skutecznie udrożnić widoczność naszym mieszkańcom, mieszkańcom miasta, mieszkańcom gminy Myślenice. Tutaj wyjeżdżając z ulicy Kazimierza Wielkiego, ja wam to zaraz zaprezentuję, olbrzymi problem jest, aby wypatrzyć samochody, które jadą tą drogą wojewódzką, które niejednokrotnie pędzą z nadmierną prędkością, albo zjeżdżając z Góry Bożęckiej, albo jadąc od strony Mostu Osiczańskiego i tutaj dalej w stronę właśnie Dobczyc. Czy musi dojść do jakiejś tragedii w tym właśnie miejscu? Ja zaraz zaprezentuję wam, jaka jest widoczność właśnie w tym miejscu. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj teraz stoimy, to jest wyjazd z ulicy Kazimierza Wielkiego od strony Zalewu do Dobczyckiego. Mniejszych samochodów praktycznie w ogóle nie widać, tylko ciężarówki. Wysoka trawa tutaj skutecznie utrudnia widoczność. Podjeżdżamy od strony miasta, to jest od strony ulicy Kazimierza Wielkiego. Jak widzicie, kolejne. Trawa skutecznie utrudnia widoczność. Praktycznie z niższych samochodów ona jest, droga jest niewidoczna, samochody są niewidoczne. Jedzie teraz bus, którego ledwo widzimy. Samochodów osobowych nie widzimy w ogóle. Zatem w imieniu swoim i mieszkańców tej części miasta apelujemy do odpowiednich służb, odpowiednich władz. Ja wiem, że to jest droga wojewódzka i każdy może powiedzieć, to nie jest nasza sprawa. Ale ja żywię nadzieję, że włodarze naszego miasta, włodarze powiatu sprawią, by ta część tego małego, niedużego skrzyżowania i traw na nim porastających została usunięta, aby mieszkańcy miasta i gminy Myślenice mogli spokojnie i bezpiecznie na tym niełatwym skrzyżowaniu się poruszać. Dla portalu KMY.pl Michał Synowiec.